Teraz poproszę panią doktor Katarzynę Guczalską o swój referat. Dobrze, no ja proszę państwa spróbuję podnieść temperaturę naszego spotkania. Myślę, że słowo feminizm jednak do czegoś zobowiązuje. I postaram się jakby spróbować odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się kontrowersja związana z samym tym pojęciem ekonomia feministyczna. Bo proszę zauważyć, że udała się taki żargon, prawda, że to jest ekonomia nieortodoksyjna. Tak, nieortodoksyjna, no to dobrze, no to nieortodoksyjna, no to jaka? No to heterodoksja. No, jakby w źródłowym znaczeniu tego, co heterodoksja, to po prostu herezja. Herezja, nieprawowierność, tak? No oczywiście można powiedzieć, to słabi, jakaś kontestacja, jakiś bunt, jakiś sprzeciw, jakiś opór, oczywiście, no ale można powiedzieć, że idąc tym tropem, spróbujmy tutaj w to wniknąć. No i myślę, że nie trzeba owijać w bawełnę i po prostu powiedzieć, że w jakimś sensie kobiecość jest ładunkiem wybuchowym, jak to się nawet mówi potocznie, jak już diabeł nie może, to babę pośle, to znaczy... Kiedy na przykład zestawimy, mamy jakieś wojsko na przykład, tak, jakąś armię, tak? No i wszystko jest ustalone, wiadomo, że mężczyźni walczą na frontach, tak? No i teraz pojawia się problem kobiety w armii. Proszę zauważyć, ta kobieta w armii, ona właśnie destabilizuje system. Trzeba się zapytać, jak to teraz ma wyglądać. Trzeba jeszcze raz to wszystko spoobadać i zredefiniować, tak? Tutaj padło hasło związane z religią. Mamy taką faktycznie formę instytucji patriarchalnej religijnej, którą zarządzają, prawda, mężczyźni, przewodzą, prawda, rozgrzeszają i tak dalej. A ja tutaj właśnie, może pani mówi, że to korona, chciałam dwa cytaty przywołać z Biblii. Otóż on, tutaj mam tak, skałą, która cię zrodziła, zaniedbałeś, zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. My, myśląc o religii, o Bogu, myślimy raczej właśnie o tym rozumnym, męskim projekcie patriarchalnym. Natomiast tutaj mamy ewidentnie cytat, który pokazuje, że Bóg rodzi świat, tak? Wydaje go na świat, ale to są cytaty mało znane i oczywiście nie są one w głównym nurcie. Albo na przykład taki cytat potem, że Bóg uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. No obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich, czyli co prawda kobiety już pojawia się tu na drugim miejscu, ale jednak człowiek jest obrazem Boga, który zawiera w sobie pierwiastek kobiecy i pierwiastek męski, co oczywiście już można powiedzieć prowadziłoby nas do jakiejś redefinicji struktur religijnych, gdzie zawarta jest pewna jednostronnie męska hierarchia i dominacja. No i tak jest właściwie w każdej dziedzinie, właściwie kobieta wpuszczona w filozofię ją redefiniuje, prawda, bo trzeba teraz wszystkie pojęcia jeszcze raz ustawić na nowo. Myślę, że tak jest podobnie troszkę z rynkiem pracy czy z ekonomią i właściwie mnie się wydaje, że ta kobieta zestawiona z ekonomią, jakby konfrontujemy się z takim po prostu pierwotnym sensem ekonomii. Znaczy, o co nam chodzi w ogóle w ekonomii, prawda? Oczywiście wiąże się to ze znalezieniem jakiegoś nowego języka, nowego paradygmatu, jakiegoś nowego sposobu myślenia i wydaje mi się, że samo hasło ekonomia feministyczna przyciągnie uwagę osób, które po prostu zdają sobie sprawę właśnie na tym, że nasze racjonalne konstrukcje, one są wsparte na pewnych systemach etycznych. One zakładają pewne wartościowania, pierwotne wartościowania, zakładają jakieś dobre, jakieś zło, a zatem zakładają zazwyczaj jakieś hierarchie, tak? Zazwyczaj etyka wiąże się z jakąś hierarchią, tak? Z jakąś aksjologią. I mnie tutaj przypomina się właśnie seminarium Dobre Rządzenie, w którym wystąpił profesor Łukasz Hart, który właśnie mówił podobne tezy. Mi się to wystąpienie bardzo podobało, bo tam właśnie było takie filozoficzne, metafilozoficzne podejście. I on właśnie mówił, że dobra teoria ekonomii potrzebuje wyjścia poza ekonomię. On mówi właśnie, że kontekst ma znaczenie, że trzeba spojrzeć z zewnątrz, że potrzebna jest większa samoświadomość i większa samokrytyka właśnie ekonomistów, którzy uprawiają ekonomię, że właśnie teorie ekonomiczne obciążone są normatywnie. I teraz jak państwo sądzą, co nam pozwala wyjść poza ekonomię i zrobić dobrą ekonomię? Czy filozofia feministyczna? Czy feminizm? Czy można na uniwersytecie powiedzieć, że tym punktem wyjścia, to zredefiniowanie może się oprzeć o kobietę? Co by to było? Byłby to co najmniej skandal, prawda? I oczywiście usłyszeliśmy, że tym punktem, z którego będziemy teraz redefiniowali, jest oczywiście filozofia nauki, czyli metodologia nauki. No i po prostu dla mnie ta odpowiedź była dosyć, muszę powiedzieć, rozczarowująca, ponieważ wydaje mi się, że filozofia ekonomii jest uprawiana w ramach szeroko rozumianej po prostu filozofii nauki. Właściwie wszyscy to wiedzą i to jest po prostu
potwierdzenie paradygmatu, to jest taki właśnie rytuał akademicki, wszyscy sobie przytakujemy, no tak, rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z normatywnych uwarunkowań i wszystko zostaje po staremu, prawda? Natomiast właśnie wydaje mi się, że problem, czy też jakby zabawa z ekonomią feministyczną polega na tym, że ona, no w przeciwieństwie do filozofii nauki, ona naprawdę może pokazać, że neutralne nie jest neutralne, tak? Ona właśnie może obnażyć, można powiedzieć, nawet śmieszność teorii neoklasycznych, czy tych ortodoksyjnych właśnie, które mówią, że dzieci to jest maksymalizacja użyteczności, czy właśnie takich sposobów rozumowań, że wszystko można poddać paradygmatom ekonomicznym, prawda? Albo na przykład, że kobiety mają gorzej, bo tak zdecydowały, prawda? I mnie się wydaje, że teraz legitymizacja myśli feministycznej w ekonomii, ona się może dokonywać oczywiście w różnych sposobach. Mnie się wydaje, że przede wszystkim to, co pani mówiła, czyli wracamy do rzeczywistości, tak? Wracamy do faktów, tak? Myśmy się gdzieś oderwali, odrzucamy sztuczne konstrukcje i zwracamy uwagę na to, jak funkcjonuje świat. Ja na przykład jak studentom wykładam feminizm radykalny, to mówię to, zapomnijcie na chwilkę o dyskursie, oglądnijcie sobie filmy Malena z Moniką Bellucci w roli głównej. Zobaczcie po prostu, na czym polega krzywda kobiet. Krzywda kobiet polega na przykład na tym, że są atrakcyjne i bardzo ładne, tak? To jest ich cała, można powiedzieć, wina, którą mają. Jeśli ktoś na przykład nie rozumie właśnie feminizmu radykalnego, może sobie zobaczyć ten film, tak? I tak samo tutaj sobie musimy wyświetlić ten film przed oczami, zobaczyć tą krzywdę kobiet. Tu pani dużo o tym mówiła, tutaj nie chcę się powtarzać, ale właśnie chodzi o to, że one mają gorszą pozycję na rynku pracy niż zarobki, że właśnie wymaga się od nich dwóch etatów właściwie i w domu, i na zewnątrz. Właściwie współczesne się wymaga już jednego i drugiego. Ten jeden etat jest nieopłacany, no mamy nierówny podział obowiązków w domu, praca kobiet nie jest percypowana jako praca, prawda, i też jest taka ambiwalencja w gruncie rzeczy w stosunku do kobiet, bo od nich się wymaga, żeby one były aktywne na rynku pracy, ale jak już są na tym rynku pracy, no to muszą być konkurencyjne, tak, muszą się stać w pewnym sensie mężczyznami w spódnicy i jakby zatracają swoją kobiecość, tak, żeby tak można powiedzieć, one same są zagubione, jakie one właściwie mają być. Ja poznałam niedawno osobę, która jest jednocześnie była studentką i pracowała zawodowo i proszę sobie wyobrazić, że akurat taka się stała nieszczęśliwa sytuacja, że jej babcia ciężko zachorowała. A istotne w tej historii jest to, że ta dziewczyna miała również brata, który był osobą niepracującą i z tego, co się zorientowałam, czy z historii dowiedziałam się, że głównie siedzi przed telewizorem i ogląda i pije piwo, tak? I ogląda filmy, tak? Jak myślicie Państwo, kto zajął się ciężko chorą babcią w domu? Egoistyczna kobieta. Myślę, że odpowiedź jest jasna, kto się zajął. Natomiast właśnie problem polega na tym, że załóżmy na przykład, że oczywiście ona rzuciła studia, rzuciła pracę, tak? Ale teraz na przykład załóżmy, że na przykład jej się coś stało w domu podczas tej pracy, którą wykonywała. Ona właściwie zostaje zupełnie bez wsparcia, bo jeśli ona na przykład wypracowała, no to może liczyć na jakąś pomoc, tak? Rozumiem, złamała nogę, tak? Natomiast jeśli ona na przykład złamie nogę pomagając babci, to ona w pewnym sensie jest skazana na kogo? Na kolejne kobiety, które podejmą prace opiekuńcze, które będą percepowane jako nieistniejące w gruncie rzeczy, tak? To jest taki cały system, można powiedzieć, uwikłania kobiet w pewne zależności społeczne, które no, z których nie można się po prostu wyplątać. A druga, mi się wydaje, drugi sposób legitymizacji tej ekonomii to jest moim zdaniem taka rzetelna analiza, ale jednocześnie dekonstrukcja takich kanonów klasycznych, pojęć. I tutaj może zacytuję właśnie, ja troszkę przeglądałam właśnie niemiecką literaturę z tej takiej ekonomicznej filozofii. I tutaj na przykład tak znalazłam hasło, że teorie ekonomiczne konstytuowane są przez relacje dominacji i władzy. Co ciekawe, oczywiście nas interesuje tutaj wydobycie zwłaszcza tych kategorii seksistowskich, ale tam pojawiają się też kategorie rasistowskie. Rasistowskie relacje, tutaj Christine Buchart, taka książka Gender and Economics, Feministische Kritik der politischen Ekonomii. I to jest immanentne teorium ekonomiczne, tak? Zarówno seksizm, jak i właśnie te rasistowskie relacje. Tutaj jeszcze może o tym homo economicusie. Pan tutaj podniósł ten racjonalizm tego ekonomiczny, ale właśnie na tym polega problem, że jeśli wracamy do realnego świata, to świat nie jest taki do końca racjonalny. Tak? I właśnie na tym polega problem, że homo economicus to jest pewien symbol. To jest, zresztą nie tylko mi się wydaje racjonalizm, ale to jest też właśnie człowiek samowystarczalny. I mnie się wydaje, że to, co te feministki tam piszą, że ten homo jest, nie ma dzieciństwa, on nie jest stary, on nie choruje, prawda, on na pewno nie jest kobietą,
że on zaspokaja własne potrzeby, czyli nie jest odpowiedzialny za innych, czyli nie wykształca też cnoty altruizmu i tak dalej, że jest to obraz właśnie białego, zdrowego, heteroseksualnego mężczyzny, to jest to może, można powiedzieć, w tym sensie ciekawe, że ktoś może sobie uświadomić po prostu jedynie tyle, że no może rzeczywiście jest to dosyć jednostronne, tak? Nic więcej. Ale być może taka refleksja jest też potrzebna, tak? Jak, że właśnie ten symbol aktywności ekonomicznej jest taką jednostronną konstrukcją, a ignorowane jest to, co tworzy nasz świat. Doświadczenie biedy, doświadczenie przymusu, doświadczenie wykluczenia, inne doświadczenia, które są po prostu doświadczeniami ważnymi również dla nas w przeżywaniu naszego człowieczeństwa. I teraz można by też dodać, że jeśli, można by, ja troszkę upraszczając, w tym tradycyjnym świecie nasze poczucie bezpieczeństwa, nasza właśnie wizja człowieczeństwa była oczywiście oparta i włączona w taką wspólnotę. Rodzina, klan, kasta, to myśmy tam szukali tej siebie, tak? Natomiast właśnie we współczesnym świecie, w którym dominuje obraz homo economicusa, my się jakoś bezrefleksyjnie identyfikujemy z homo economicusem, czyli z kimś, kto działa na rynku, który sobie na rynku poradzi, prawda? I ci, którzy sobie nie radzą na rynku z jakichś powodów, niepełnosprawności, choroby, starości, czy tego, że są dziećmi i tak dalej, no to w pewnym sensie nie mogą się zidentyfikować z jakimś obrazem i modelem i mitem, do którego ja muszę sięgnąć, żeby jakby zaspokoić swoje życie. Więc wydaje mi się, że tutaj byłabym troszkę bardziej z sympatią odnosiła do tej dekonstrukcji tego homo economicusa. Co zresztą też na przykład tacy też mężczyźni na ten temat piszą, tak? Może to wymienię, Thomas Lemke, Ulrich Brockling, Susan Krasman, oni tą dekonstrukcję tego homo economicusa wiążą też z krytyką dyskursu neoliberalnego. To się w taką jedną całość tutaj układa. Ja tutaj, zastanawiając się nad tym tematem, pomyślałam to, co pani, znaczy, że warto odnieść się do Adama Smitha. Współczesna ekonomia ma jakiś fundament w tej teorii, no i zaczęłam coś tam szperać i okazało się, to było dla mnie największym zaskoczeniem, ja tak, nie jestem tak oczytana też w Smithie, że tam po prostu w tym bogactwie narodów w ogóle nic nie ma prawie o kobietach. Znaczy przede wszystkim to, co mnie uderzyło, to po prostu gender blindness. Tak? Znaczy ten człowiek po prostu tego po prostu w ogóle nie widzi, tak? A to, co widzi, ja tam znalazłam tylko w księdze piątej, o dochodzie panującego lub państwa, tak? Jakieś tam uwagi, które absolutnie są, przyjmują po prostu ze stanu relacji społecznego oczywistą oczywistość i tyle, prawda? I koniec, tak? No i można by powiedzieć, że to jest właśnie znakomite potwierdzenie konieczności legitymizacji ekonomii feministycznej, no bo przecież ona właśnie, ta ekonomia rodziła się, przepraszam, tej dekonstrukcji tej ekonomii głównego nurtu, tak? Która rodziła się jako nauka społeczna w bardzo jakichś konkretnych czasach, w jakichś bardzo konkretnych relacjach społecznych, w jakichś specyficznych stosunkach damsko-męskich, w jakichś specyficznych zachowaniach i ta właśnie perspektywa historyczna jest niesłychanie ważna, ponieważ ona gwarantuje obiektywność, no właśnie ona gwarantuje obiektywność, bo obnaża kategorie seksistowskie i rasistowskie, prawda? Przecież ten cały Smith zakłada też jakieś funkcjonowanie państwa, tak? No, cały model człowieczeństwa. To po prostu nie jest obiektywne. Ja nawet nie wiem, czy ta dekonstrukcja nie przybliża nas bardziej do realnego świata niż ta metodologia nauk, która jest właśnie wyabstrahowaną jakąś dziedziną akademicką i tak dalej. I teraz, dlaczego z tym jest taki problem, tak? Bo wydaje się to takie proste, a niestety nie jest to takie proste. Mnie się wydaje, że tutaj w grę wchodzi polityka. To znaczy, nikt nie jest zainteresowany żadnym feminizmem. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlatego, że współczesna polityka ma nam gwarantować stabilność i bezpieczeństwo, a ekonomia jest filarem stabilności i poczucia bezpieczeństwa współczesnego człowieka. Jeśli my wpuścimy tam kobiety, to będzie destabilizacja, o czym powiedziałam, prawda? Destabilizacja systemu, tak? Więc, jakby w interesie ekonomii jest wytwarzanie iluzji, że istnieje jakaś stabilna ekonomia, że istnieją jakieś prawa ekonomiczne, które ekonomiści rozpoznają i że to jest stabilne i pewne. I że jeszcze my na pewno coś przewidujemy. Ja nie wiem, proszę Państwa, czy jeśli chodzi o przewidywanie, to czy nie lepiej przewiduje prognoza pogody przyszłość niż ekonomiści. Bo 80% tego, co przewiduje się w prognozie pogody, się sprawdza, już to zaczyna świetnie funkcjonować. Natomiast gdyby ktoś na bazie ekonomii 80% przewidział, co się dzieje na giełdzie, to by został chyba milionerem, prawda? Ja jakoś nie widzę, żeby po ekonomii milionerzy i nie wiem, jaki jest status ekonomisty dzisiaj. Tutaj ekonomiści siedzą, czy to wróżka jest, czy ja nie wiem, kto.
W każdym razie tutaj w interesie ideologicznym jest utrzymywanie pozoru, że ekonomia jako pewna i obiektywna nauka istnieje. I ekonomia moim zdaniem jest w tym sensie po prostu poprawnie polityczna, znaczy ona nie jest feministyczna. A druga rzecz, to jest drugi aspekt politycznej poprawności ekonomii, to jest konserwatyzm. Otóż my żyjemy w bardzo konserwatywnych społeczeństwach, polskie społeczeństwo jest konserwatywnym. Mi się wydaje, że ekonomię uprawiają konserwatyści jakoś tam. I to nie jest nawet może zarzut, takie są po prostu fakty. Mamy też do czynienia z no, takim dużym też sporem ideologicznym na gruncie społecznym, prawda? Mamy do czynienia z wzmocnieniem ideału kobiety matki na przykład. To ma ogromny wpływ na dziewczynki, prawda? Przecież mamy dwie lekcje religii w szkole, gdzie to się po prostu wałkuje od zera, prawda? Więc nie ma jakby kontrprób jakoś, nie ma poważnej dyskusji na tematy feministyczne w sferze publicznej, współcześnie zwłaszcza. Tak? Po prostu włączy sobie Państwo, nie wiem, no, telewizor na przykład, tak? Więc jest oczywiście ruch, istnieje duży ruch na rzecz feminizacji kobiecości, ale również jest ruch na rzecz ukonserwatywnienia kobiecości, prawda? Rodzina ma działać, polska rodzina ma działać zgodnie z tradycyjnym sposobem myślenia i to jest moim zdaniem politycznie istotne. Konserwatywne społeczeństwo wystarcza, konserwatywna nauka wystarcza również. Po co tutaj coś mieszać i tam kobietę wysyłać, prawda? Więc powiem teraz, podsumowując mocno feministycznie, gdyby nie było konserwatywno-płciowej tej hierarchii zawartej w tych tekstach klasycznych, w tym całym naszym podziale na role społeczne, nie byłoby takiej ekonomii dzisiaj, jaką znamy. Ekonomia niejawnie zajmuje stronę antyfeministyczną. Tak? Ekonomia jako nauka zajmuje się wytwarzaniem pozoru obiektywności. Co to oznacza? Czy właśnie teoria gwarantuje sobie sama rzeczywistość? Tak, ekonomiści wyrzucili sobie z głowy świat z własnymi regułami, zapewnili innych, zapewnili samych siebie, że to jest bardzo obiektywne, wszystko pewne, neutralne i to jest wszystko w porządku i wszyscy sobie tak kiwamy głowami, że tak właśnie jest. I teraz co z tym zrobić? Mi się wydaje, że ekonomia feministyczna z jednej strony łagodniej rzecz biorąc proponuje wzbogacenie głównego nurtu o jakieś, prawda, nowe wątki, przeredefiniowanie może z tych klasycznych jakoś tematów, po prostu jakieś takie poszerzenie pola badawczego, może tak. Ale jest też druga droga, to jest zupełna reforma ekonomii, nie ozdobniki, tylko po prostu zupełna reforma ekonomii, po prostu zaczęcie od nowa, bo tego nie da się tych kategorii po prostu patriarchalnych wyrzucić już teraz, więc od nowa to jest oczywiście najtrudniejsze, to ta Friederike Habermann na przykład niemiecka, ona proponuje, żeby to w ogóle, że ekonomia feministyczna to jest za mało. Tak, to jest za mało. Tylko to jest oczywiście najtrudniejsze, bo to by trzeba było zmienić po prostu sposób myślenia ludzi, na feministyczny sposób myślenia ludzi, czyli trzeba byłoby się samemu zmienić, a to jest w ogóle niemożliwe. Tak? Bo ludzie po prostu się nie chcą zmienić, ani nie chcą zmienić swoich sposobów myślenia. I to, proszę Państwa, jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ekonomia feministyczna jest ciekawa i dlaczego jest kontrowersyjna. A teraz jeszcze chciałam dodać coś od Ciebie. Mianowicie, mnie się wydaje, że dyskusja na ten temat jest dosyć trudna, dlatego że mamy po prostu w Polsce z całkowitą kompromitacją dyskursu feministycznego w sferze publicznej. Albo możemy, że nie używać, że kompromitacja to może być całkowitym niezrozumieniem. Nie toczy się w Polsce żadna debata na ten temat. Emancypacja kobiet się dokonuje, owszem, ale ona jest wymuszana przez życie. To znaczy na przykład kobiety pracują, w związku z tym mężczyźni muszą przejąć po prostu część obowiązków domowych na przykład, no po prostu nie da się po prostu inaczej funkcjonować, więc to się dzieje. Natomiast nie ma przyswojenia treści feministycznych, nie ma zrozumienia myśli feministycznych. Mamy do czynienia właśnie ze ostrym sporem ideologicznym, który niczego nie rozwiązuje. I mamy, moim zdaniem, w Polsce obraz feministki, która walczy. Nie ma obrazu feministki, która inspiruje, która rozumuje, która jest mądra. Tylko to jest właśnie osoba, która zadaje ciosy przeciwnikowi, a ponieważ ona jest bokserką i zadaje ciosy przeciwnikowi, to ona tym samym sama jest poturbowana. I taki jest moim zdaniem obraz feminizmu w Polsce. I teraz odpowiedź, czy moja propozycja, co z tym zrobić? Moim zdaniem jedynym wyjściem jest rezygnacja z agresywnych wypowiedzi, to zarówno ze strony konserwatywnych, tradycjonalistycznych, jak i rezygnacja z agresywnych wypowiedzi po stronie feministycznej, żeby było jasne. I mnie się wydaje, że to, że się feminizm nie przebił, to jest wina też feministek. Ich samych.
i postuluję to w imię zrozumienia, w imię harmonii, w imię jedności, w imię współpracy i nie dajmy sobie wmówić, że istnieje jakaś walka płci. Politycy nam już mówili, że społeczeństwo polskie jest podzielone na gruncie polityki. Nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy podzieloni jako ludzie, jako osoby, które się kochają, mogą ze sobą współpracować, mieć dzieci, tworzyć rodziny itd. itd. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywistym jeszcze przerwy są bardzo dobre i...